witam was serdecznie w kolejnym filmie. Jeśli tu jesteście, to znaczy, że wam się podobają moje filmy. I dzisiaj zajmiemy się kolejną sprawą, którą jest montaż przycisku otwierania zamka centralnego ze strony pasażera. Tak jak widzieliście w krótkim filmiku, który umieściłem na kanale jakiś czas temu, do tego będzie nam potrzebna klamka z przyciskami. Taką klamkę bez żadnego problemu można dostać na znanym portalu aukcyjnym za niedrogo, poszukując klamki z Anglika. Wszystkie numerki części, które były użyte przy tej modyfikacji, umieszczę w opisie, także zachęcam do zapoznania się, żeby prosto i bez problemu odnaleźć potrzebną wam część. Jak zawsze, dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tym. Postawcie kciuka w górę albo w dół, w zależności od tego, czy wam się spodobało, czy nie. No i cóż, nowi widzowie, przycisk subskrypcji jest ciut niżej. Lecimy z tematem. Tapicerkę mamy zdjętą, tapicerka jest u nas na stole. Jak zdjąć tapicerkę, wyskoczy za chwilę link. Możecie sobie obejrzeć, był na kanale króciutki film. No i pierwsze, co trzeba zrobić, zanim zaczniemy demontować klamkę i przyciągać przewody, musimy dowiedzieć się, ile nam tych przewodów potrzeba. A mianowicie musimy odmierzyć od naszej tutaj, od klameczki, zaplanować, jak my to puścimy, tak żeby później na przykład nie trafiło na śrubkę od mocowania klamki. Tutaj jest o dodatkowy punkt mocowania, pewnie właśnie przeznaczone, więc musimy ją tutaj ładnie puścić, tu przymocować, dołożyć do tej już naszej wiązki i wpiąć do naszej kostki. Więc teraz musimy odmierzyć i przygotować wiązkę. Jak już wymierzyliśmy sobie naszą instalację, to trzeba teraz wymontować naszą klameczkę. Bierzemy śrubokręcik 20 Torx i wykręcamy tutaj jeden ten punkt mocowania, jedna śrubka. Śrubki nie gubimy. No i teraz trzeba ją wypiąć. Żeby wypiąć, no to tutaj są takie zatrzaski. Trzeba je powciskać wszędzie. Poradzić się z śrubokrętem jakim. I próbować ją wyjąć. Over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Ale bez pośpiechu zawsze się uda. Klameczkę mam wyjętą. Dobra, wiązkę mamy zrobioną. Tak on wygląda. Tutaj już dorobiłem sobie do podświetlenia klamek. Także czekajcie, będzie filmik również z tego. Tak, żeby było wszystko tu w jednej wiązce, więc możemy tutaj z tej strony już podpiąć do klamki. Klamkę wkładamy w odwrotnej kolejności, nic trudnego. Każdy bez problemu z tym poradzi. No i układamy wiązkę i będziemy podłączać nasze piny. Pamiętajcie, jak zrobicie wiązkę, później sobie zapiszcie piny, który, żeby później nie używać multimetru, nie dzwonić, nie sprawdzać, który to który pin, bo jest to bardzo ważne. Podpinamy i układamy. Przechodzimy do podłączenia. I tak, musimy wyjąć naszą kostkę. Żeby to zrobić, to tutaj trzeba odchylić jedną stronę, później tu drugą stronę i wyciągamy kosteczkę. I tak, tutaj mamy oznaczenie pinów, więc musimy później tak przenieść, żeby podpiąć pod odpowiedni pin. Widzimy, z tej strony za dużo to my nie mamy,
Więc jest dużo miejsca do popisu. I dobra, jak zawsze mam taką małą ściągę. Tak to ma wyglądać, widać, nie widać, zaraz zobaczymy. O! To są numerki z naszej wtyczki, a tu gdzie powinny one przyjść. No a niżej mamy podświetlenie klameczki, plus idzie podpin 17, natomiast z przodu, natomiast masa, musimy wpiąć się do masy ogólnej. Ale możemy wpiąć się na przykład w podświetlenie naszej lampki. Lecimy. Dobra, żeby było na widoku. I tak, potrzebujemy co? Pin pierwszy. Pin pierwszy to mamy tu. Tutaj. Tu jest numerek 1, tutaj, czyli to jest to gniazdko. Czy dobrze widzę. Także trzeci numerek wpinamy pod pin numer 1. Kostkę mamy złożoną z powrotem. Ładnie owiniętą, tak żeby było wszystko w porządku. Możemy iść montować na samochód. A mamy tapicerkę w miejscu podłączonej, mamy już wtyczkę. Z tym nie powinno być problemu z nią nikogo, żeby ją wpiąć po prostu na miejsce. No i możemy testować nasz przycisk. Co do aktywacji, w tym przypadku jest ona niepotrzebna, od razu jak ją wypniemy, od razu powinien działać. Także możemy przetestować. Zamykamy. Otwieramy. Chyba nam się zapali wtedy ziuciutko, że jest zamknięto. Także przycisk tam działa. Znacznie lepiej wygląda to niż po prostu zwykła zaślepka, więc dla dobrego wyglądu warto zainwestować 40 zł akurat tę klapkę z przycisku kontrolowego, więc prawie można, że powiedzieć, że za darmo. Dziękuję. A więc dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. A więc dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. No i co? Widzimy się w następnych filmach, gdzie będziemy dalej męczyć tego nieszczęsnego Passata. Trzymajcie się do następnego, hej!